Gdybym śpiewał w kościele pieśni wychwalające Boga na wysokości, a na święta kolędy i pastorałki, ale źle bym myślał i mówił o bliźnich, żył wobec nich w uprzedzeniu i niechęci, byłbym jak cymbał i to jeszcze brzmiący. Gdybym na facebookach, instagramach wersety biblijne i hasła wzniosło wypisywał, a na youtubie je wygłaszał, a nie miał współczucia wobec ludzi i gotowości niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują, byłbym niczym. Gdybym szczydził się, że pomagam, ale tylko swoim, a nie obcym, minąłbym się z tym, który stał się bliskim mi, kiedy ja byłem dla niego obcy. Gdybym Stół na święta zastawił najobficie i choinkę ozdobił i całą rodzinę zaprosił, ale nie skupiłbym się na Jezusie, to straciłbym z oczu źródło tego, że w ogóle żyje. Miłość cierpliwa jest i łaskawa wobec czyichś potknięć. Miłość nie rodzi podejrzliwości ani nie atakuje słowami jadami. Miłość gotowa jest coś stracić, aby ktoś inny mógł uzyskać. Miłość nie cieszy się skrzywdy i niesprawiedliwości, ale czyni dzieła sprawiedliwości. Miłość nie ustaje w czasie kryzysów i pandemii. Miłość nie rachuje, ale ratuje. Miłość jest hojna i obdarowuje tych, którzy nic nie mogą dać w zamian. Komórka się rozładuje. Komputer. Zawirusuje. Pieniądze się straci, życie się skończy, ale dzieła miłości w imieniu tego, przez którego istnieje miłość, nigdy się nie skończą, będą trwały na wieki. Miłością jest głodnego nakarmić, samotnego odwiedzić, biednego zaopatrzyć, przygnębionego nie przeoczyć. Miłością w tym wszystkim jest opowiedzieć o tym, który tak pokochał świat że swojego Syna dał, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale życie wieczne miał.